To jest pan nabrał, która wynajęła od nas mieszkanie. Może ja pomogę? Nie, nie trzeba, my w sypialni nie takie cuda robimy. Czy to możliwe, żeby ten czek, który pani nam przysłała za wynajęcie mieszkania, on był... Bez pokrycia, tak. Właśnie dlatego tu jestem. Przyjechałam, jak tylko się o tym dowiedziałam. Mam nadzieję, że nie miałyście żadnych kłopotów z tego powodu. Mariszu! Tak, kochanie, tak. Znaczy niewielki. Mieliśmy oczywiście taki, że w związku z tym, że nie było pieniędzy, wywiązała się cała finansowa afera i nie mogliśmy pojechać w podróż poślubną. Podróż poślubna nie była możliwa. Seks! Będzie, kochanie, będzie. Ja nigdy nie miałam podróży poślubnej. Za moich czasów nie byliśmy tacy otwarci i wolni jak wy. Pisako były absolutnie zabronione. Ja też miałam swoją miłość, tak piękną jak twoja tutaj. Ale nasze rodziny tego nie zaakceptowały, wydziedziczyły mnie i zostałam sama. Ma to strasznie. Nie. Dałam sobie radę. Założyłam biznes, czego w innych warunkach bym nie zrobiła. I nieźle mi poszło. To świetnie. A dobra, a co z tą szafą?